Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i ta jedności w Duchu Świętym nie będą z nami wszystkimi. Kończymy, drodzy, w naszej diecezji peregrynację relikwii świętego Jana Pawła II po szkołach jego imienia, którym patronuje. Pragnę bardzo serdecznie powitać na tej dzisiejszej uroczystości Jego Ekscelencję, księdza biskupa ordynariusza Edwarda Janiaka, pasterza naszej diecezji, wikariusza biskupiego, księdza prełata Aleksandra Gendera, który wygłosi Słowo Boże, wszystkich kapłanów, siostry zakonne. Pragnę również bardzo serdecznie przywitać przewodniczącą diecezjalnej Rady Rodziny Szkół imieniem Jana Pawła II wraz z księdzem prałatem Jackiem Bąkiem, starostę powiatu krotoszyńskiego pana Stanisława Szczotkę, delegację szkoły podstawowej w Brączowicach, z panią dyrektor Janiną Burzań i księdzem prefektem Mirosławem Lipką. Wszystkie delegacje przybyły na dzisiejszą uroczystość. Izbę Nic i również z gimnazjum nr 5 w Krotoszynie, społeczność szkolną, zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 3 imieniem Jana Pawła II wraz z panem dyrektorem Krzysztofem Grobelnym, przedstawicieli powiatowej komendy straży pożarnej w Krotoszynie, poczty sztandarowe, wszystkich zaproszonych gości, wszystkich również przybyłych na tę dzisiejszą uroczystość. Dzisiaj gromadzimy się w tej świątyni pod wezwaniem świętego Andrzeja Bogoli w Krotoszynie, aby podziękować Panu Bogu za to, że było nam dane przyjmować świętego Jana Pawła II w szkołach i parafiach, na terenie której te szkoły się znajdują. Pragniemy podziękować świętemu Janowi Pawłowi II za jego obecność wśród nas, za łaski, jakie nam wypraszał Boga, powierzyć mu rodzinę szkół jego imienia, wszystkie nasze troski, niepokoje, również wszystko to, z czym trzeba będzie się w tym życiu codziennym zmagać. Pragniemy też prosić przez wstawiennictwo świętego Jana Pawła II o wszelkie potrzebne łaski dla całej naszej diecezji, dla obecnego również wśród nas księdza biskupa, który pierwszy raz gości w naszej parafii. Proszę bardzo serdecznie księdza biskupa o sprawowanie tej przynajświętszej ofiary mszy świętej. Młodzież w czasie adoracji relikwii świętego Jana Pawła II w szkole złożyła swoje intencje na kartkach. Dlatego bardzo też proszę, aby ksiądz biskup zechciał objąć modlitwą i włączył do tej ofiary mszy świętej również i te intencje młodzieży i całej społeczności szkoły. Do tych intencji wypowiedzianych ustami księdza proboszcza pamiętajmy, że głównym tematem modlitwy jest młodzież i dzieci, które są ze szkół imieniem Jana Pawła II. Chcemy pamiętać o nauczycielach, wychowawcach. Jan Paweł II uczył nas miłości do Pana Boga i do ojczyzny. Ale wśród posługiwania swego pontyfikatu zawsze upominał się o godność ludzką. Od małego dziecka po starca. Bo każdy człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże. I każdemu człowiekowi jest należny szacunek. Jeżeli zapomnicie o tej wizycie relikwii, to kochana młodzieży, proszę was, byście nigdy nie zapomnieli o szacunku do drugiego człowieka, bo to jest droga do Boga. Kto nie kocha ludzi, nie kocha Boga. Kto walczy z ludźmi, przeklina ludzi, nienawidzi ludzi, wojny prowadzi, jest daleki od Boga. Tylko ten, który potrafi dostrzec w każdym życiu ślad obecności Boga i takie, że Pan Bóg na naszej drodze życia stawia nas, różnych ludzi, pełnych ideałów, nauczycieli,
kapłanów, katechetów, ale też ludzi czasem przypadkowych, którzy potrafią być dla nas nie dość wzorem. Modlimy się za was, byście nigdy Chrystusa nie stracili, ale też pełni ideałów do miłości do naszej ojczyzny, do tego miejsca, gdzie się wyrasta, gdzie człowiek uczy się wiary, uczy się żyć, kształtuje swoją osobowość i swój charakter. Chcemy pamiętać też o waszych rodzicach, bo oni są tym pierwszym wzorem dla was. I choć czasem się buntujecie, bo rodzice mówią tak, mówicie, że nie nowocześni, bo już w internecie co innego wyczytujecie, ale nie ma miłości większej jak matki do dziecka, jak ojca do syna. I czasem może nie ma tego pełnego zrozumienia, ale pamiętajcie, że kto szanuje ojca i matkę, choćby rozum go zdradzał, ten szanuje Boga. To są słowa zapisane na kartach Pisma Świętego. Choćby twój ojciec rozum go zdradzał, to szanuj go, a Pan będzie ci błogosławił. Uczymy się w czasie tej liturgii szacunku do każdego człowieka. Zdanie z Księgi proroka Izajasza. To mówi Pan. Oto ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię. Nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów, ani na myśl one nie przyjdą. Przeciwnie, będzie radość i wesele na zawsze z tego, co ja stworzę, bo oto ja uczynię z Jerozolimy wesele i z jej ludu radość. Rozweselę się z Jerozolimy i rozraduję się z ludu. Już się nie usłyszy w niej odgłosów płaczu, nie krzyku narzekania. Nie będzie już w niej niemowlęcia, mającego już tylko kilka dni, ani starca, który by nie dopełnił swych lat. Bo najmłodszy umrze jako stuletni, a nie osiągnąc 100 lat, będzie znakiem klątwy. Zbudują domy i mieszkać w nich będą. Zasadzą winnice i będą jedli z nich owoce. Oto słowo Boże. W celu jej przeanalizowania, aby podjąć
dalszą terapię i zastosować odpowiednie leczenie, które miałoby polepszyć jego stan zdrowia. Bóg chciał inaczej. W sobotę 2 kwietnia 2005 roku, w Wigilię Święto Bożego Miłosierdzia, Ojciec Święty Jan Paweł II odszedł do domu Ojca. A dzisiaj kropla krwi, która wówczas w dzień jego śmierci została pobrana, jest pośród nas. Jako znak miłości do Chrystusa i do Kościoła. Ta krew świętego Jana Pawła II nie przestaje wołać, nie lękajcie się. Ta krew nie przestanie świadczyć o sile słowa pójdź za mną, które kiedyś Chrystus wypowiedział do Karola Wojtyły, a on dał odpowiedź: oto jestem, i poszedł drogą kapłańskiego powołania. Ta kropla krwi jest wołaniem o należne miejsce dla Chrystusa w życiu człowieka. Jest zaproszeniem do przebaczenia i pojednania. Jest wołaniem o Boże miłosierdzie. Drodzy nauczyciele, wychowawcy i katecheci, w naszych pedagogicznych troskach i poszukiwaniach warto słuchać się w to, co na temat młodych mówił patron waszej szkoły, Ojciec Święty Jan Paweł II. Jeden z rozdziałów książki Przekroczyć próg nadziei dedykowany jest właśnie młodzieży i zawiera bardzo cenne wskazania dla nas, wychowawców i duszpasterzy. Odczytam dwa fragmenty. Vittorio Messori zadał Ojcu Świętemu takie pytanie. Właśnie młodzi. Uprzywilejowany temat serdecznego zainteresowania papieża, który powtarza często, że w dziele ewangelizacji cały Kościół patrzy na nich z nadzieją. Czy według waszej świątobliwości nadzieja ta ma rzeczywiste postawy, a może jest tylko iluzją? Ojciec Święty dał taką odpowiedź. Młodzi dzisiaj, jacy są i czego szukają? Można by powiedzieć, że są tacy jak zawsze. Równocześnie ci młodzi dzisiaj są inni. Są inni niż w przeszłości. Pokolenie współczesne na pewno wzrasta w innych uwarunkowaniach. Nie noszą oni w sobie doświadczeń II wojny światowej. Wielu z nich nie pamięta już zmagań ideowych z systemem komunistycznym, z państwem totalitarnym. Oni żyją w wolności, która została im dana i ulegli w znacznej mierze cywilizacji konsumpcji. Tak wiele ze słów Ojca Świętego możemy wyczynić i dla duszpasterstwa, i dla pracy w naszych szkołach. Do tego, aby budować autorytety, które młodzież będzie przyjmować. Mówi się, że dzisiaj młodzież nie ma autorytetów. A to nieprawda. Młodzież ma autorytet. I takim autorytetem dla młodzieży był i nadal jest Ojciec Święty Jan Paweł II. Poprzez nawiedzenie religii stał się dla was jeszcze bliższy. W naszym życiu potrzebujemy znaków, które umocnią naszą wiarę, które wskażą nam drogę, którędy mamy iść. Potrzebujemy znaków, które będą mówiły nam o Bogu. Święty Jan Paweł II uczy nas, że świętość jest zdolnością do przemiany tych zwykłych, codziennych, trudnych spraw. Przemiany mocą Bożej miłości. Jego wiara i modlitwa. Jego miłość do Chrystusa i do Kościoła, jego radość życia są dla nas drogowskazem.
Kochani młodzi, możecie być pewni, w tej relikwii Jan Paweł II jest z nami. I życie każdego z nas w jakiś sposób, duchowy chce objąć, abyśmy byli bezpieczni. Chce doprowadzić nas w ramiona Chrystusa, Zbawiciela, Człowieka. Amen. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, za księży biskupów, a szczególnie obecnego wśród nas biskupa Edwarda, aby w ich życiu i pracy duszpasterskiej towarzyszyło stawiennictwo świętego papieża i Polaka. Ciebie prosimy. Módlmy się za prześladowanych i cierpiących z powodu wyznawania wiary, aby byli silni w znoszeniu wszelkich przeciwności, a Duch Święty był mocnią ich cierpliwość i męstwo. Ciebie prosimy. Niech daj Boże o Twoim Kościele na całej ziemi sprawa, by lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Edwardem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Duchu się do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Powierzam Ci dzisiaj młodzież tej szkoły, aby nie zagubiła się na Bożych drogach, żeby Jezus, który jest, był Twoim i moim Zbawicielem, był dla nich drogą, prawdą i życiem. Powierzam samego siebie, nauczycieli. Oto proszę Cię w gorącej modlitwie o tajemnicę cześć. Dziękuję Ci, Paweł II. Módl się za nami. My, uczniowie zespołu szkół ponad gimnazjalnych nr 3 w Kotoszynie, dostąpiliśmy tego zaszczytu jako ostatni. W czwartek, 12 marca, w uroczysty sposób przejęliśmy relikwie z kościoła farnego w Kotoszynie, aby udać się do szkoły i tam rozpocząć ich adorację. Dziś, umocnieni modlitwą, wyrażamy czcigodny księży biskupie ogromną wdzięczność za tą obecność, modlitwę i przewodnictwo liturgii mszy świętej oraz słowa skierowane do nas. Dziękujemy Waszej Ekscelencji za wsparcie i troskę, jaką ksiądz biskup otacza nas, młodych ludzi, a zwłaszcza za pracę duszpasterską dla dalszego duchowego rozwoju naszej rodziny szkół imienia Jana Pawła II w diecezji kaliskiej. Niech dobry Bóg za stawiennictwem świętego Jana Pawła II obdarza księdza biskupem zdrowiem, potrzebnymi łaskami i swoim błogosławieństwem. Szczęść Boże. Wencja księży biskupie w imieniu wszystkich szkół diecezji kaliskiej noszących imię Jana Pawła II składam serdeczne pozdrowienia za objęcie patronatem, protegowanie naszych działań. Księży biskupie, młodzież szkół noszących imię Jana Pawła II diecezji kaliskiej zaświadczyło swej wielkiej miłości, miłości, którą potrafią wzajemnić Ojcu Świętemu, bo przecież tak bardzo kochał dzieci i młodzież.
Teraz nastąpi przekazanie relikwii świętego Jana Pawła II, dlatego proszę o podejście delegacji do ołtarza. My, społeczność Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II w Krączewicach, należąca do rodziny szkół noszących zaszczytne imię, głośno mówimy o wielkości i niezwykłym pontyfikacie Jana Pawła II. Dziękujemy Ci, Ojcze Święty, że jesteś wśród nas. Pragniemy podziękować w imieniu dzieci Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II w Krączewicach, ich rodziców, nauczycieli, rodzin i parafian za wspólne przeżywanie tak ważnych dla nas uroczystości przekazania relikwii krwi świętego Jana Pawła II do naszej szkoły. Za chwilę ukazał się już w stronę diecezji wrocławskiej, bo ta diecezja będzie przejmować teraz relikwie. Mam świadomość, że na terenie diecezji kaliskiej ponad 30 szkół przyjęło relikwie. Jak był Jan Paweł II przyjmowany? Tak jak zostało to przygotowane przez katechetów, młodzież, dzieci, które, jak słyszeliśmy, niektóre momenty nawet bardzo wzruszające. Widzę tu też przedstawicieli starszego pokolenia, którzy jeszcze mają wpisaną w pamięć postać Jana Pawła II. Dla Was, kochani, dzieci, młodzież, 10 lat już jest od odejścia Jana Pawła II do domu Ojca. My pamiętamy pierwszą wizytę. Ja byłem święcony jako pierwszy rocznik za pontyfikatu papieża Jana Pawła II. Z jego posługiwaniem papieskim właściwie całe moje życie kapłańskie jest złączone i też jego decyzją został naznaczony biskupem pomocniczym dla archidiecezji wrocławskiej. Myślałem, że jeśli będzie, żeby do Was przybyć, a byłem kilka razy już w Krotoszynie. I w tej pięknej świątyni protestanckiej, zwłaszcza pięknej, bo wypełnionej młodzieżą, żywym kościołem. Proszę też mi pozwolić na wspomnienie takie osobiste spotkanie z Ojcem Świętym, chociaż tych spotkań było bardzo wiele. Udałem się jako przedstawiciel Episkopatu na spotkanie z młodzieżą świata w Toronto. Była przygotowywana koncelebra na takim wzgórzu, trochę piękny ołtarz polowy, deszcz, wiatr, zimno. Media zapowiadały, żeby nie przyjeżdżać ze strony Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza do Toronto, od tej strony granicy. A młodzież falami, było ponad 1 000 000 młodzieży z Kanady, z Ameryki, no i przedstawicieli z Europy. Proszę sobie wyobrazić, tego się nie dało nie zauważyć. W tym deszczu my też tak wyzłoconych ornatach biskup i przedstawiciel. Ojciec Święty wychodzi w tym wietrze, poprawia mitrę i zrobił znak Krzyża Świętego. I słońce, spokój, wiatr wyciszony. Zrobiło to dla nas wszystkich ogromne wrażenie. Pewnie można powiedzieć, że zbieg okoliczności, że w tym momencie to tak jak z tym drugi taki moment, jak z tą księgą, która się przewracała w czasie jego pożegnania tutaj ziemi. Jedna kartka, druga na końcu już księga życia się nabrała i księga słowa objawionego. I drugi taki moment, który tam zapamiętałem w Kanadzie, jako młody biskup patrzyłem, byłem zainteresowany, bo zawsze liturgię do młodzieży poprzedzała droga krzyżowa. I spośród młodzieży wybierał się kilka osób do tej drogi krzyżowej. Dwie postacie takie centralne, to jest Matka Najświętsza, Pan Jezus i Święty Józef, którzy idą w tej procesji.
przyszedł Pan Jezus bardzo podobny. Takie włosy łodzienne, zapuszczone, tak kudłaty, taki. Jak Żyd, taki prawdziwy Arab. Pytamy się, kto go takiego znalazł tutaj na dworze w barze. Patrzyli na kogoś, kto jest podobny, on mówi, ja mam grać Pana Jezusa. Ja jestem ochrzczona, ja rzadko się modlę, ale jak ma to być teatr, no to będę w nim uczestniczył. Za Matkę Najświętszą, taką blondynkę, młodą dziewczynę i później się okazało, że pochodzenia polskiego wybrano. Po drodze krzyżowej Ojciec Święty zaprosił ich wtedy na tak zwaną wyspę truskawkową, bo tam po prostu nocował. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ tych dwoje ludzi, którzy grali Matkę Najświętszą i Pana Jezusa, na lotnisku też żegnali Ojca Świętego. I ten, który odebrał rolę ukrzyżowanego, mówił do mikrofonu wobec całego świata, ja już jestem innym człowiekiem. Spotkanie z Ojcem Świętym zmieniło moje życie. Najpiękniejsze świadectwo przeżycia bliskości, ale w ten sposób, żeby się nawrócić, a można byłoby powiedzieć, że wzięty prosto z ulicy, a przygarnięty w tą sieć wiernych Jezusowi Chrystusowi. Ojciec Święty miał taką zdolność, że ludzi łączył i w Kościele umacniał ich wiarę. I my o tą wiarę się modlimy. Ja wam wszystkim z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa, by was zwyciężała siła, moc, dobro na złe. Wszystkim serdecznie dziękuję za przygotowanie tej uroczystości. Imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo na ziemi. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Oh, yeah.